Sponsorem programu jest hurtownia i sklep elektrotechniczny Amper B z Bolesławca. Ziemie leżące po wschodniej stronie koryta granicznej Nysy Łużyckiej to nie tylko urokliwe krajobrazowo i przyrodniczo rejony, ale także obszar nasycony wydarzeniami historycznymi, zarówno tymi sprzed wieków, jak i tymi, które miały miejsce w minionym stuleciu. Trzy leżące nad Nysą Łużycką miejscowości – Dobrzyń, Sanice i Sobolice – łączy nie tylko bliskie sąsiedztwo, ale też wspólna historia, w tym historia walk II Armii Wojska Polskiego w kwietniu 1945 roku. W niewielkiej odległości od Bolesławca można znaleźć nie tylko piękne tereny, jeżeli chodzi o przyrodę, ale też nasączone historią i niestety nasączone też krwią żołnierzy polskich. Jesteśmy na takiej linii w pobliżu Nysy Łużyckiej, którą wyznaczają miejscowości Dobrzyń, Sanice i Sobolice. To tutaj też toczyły się zacięte walki żołnierzy polskich z II Armii Wojska Polskiego i można zauważyć, że tutejsza ludność, a także ci, którzy tu przyjeżdżają sporadycznie, pamięta o tym wszystkim. Ten monument postawili członkowie Koła Łowieckiego, co zresztą jest tutaj zaznaczone. Natomiast on przypomina, że właśnie tu, gdzie w tej chwili stoimy z kamerą, nieco poniżej przebiega linia Nysy Łużyckiej i tutaj doszło do zaciętych walk, co zresztą jest bardzo szeroko komentowane w różnych rodzajach literatury wojennej z tego okresu. Tutaj akurat przypomina się 16 kwietnia 1945 roku. Pomnik powstał, jak widać, w konkretną rocznicę 16 kwietnia 1985 roku. Jesteśmy, jeszcze raz powtórzę, przy miejscowości Dobrzyń i warto wiedzieć, że czasami te wszystkie uroczystości w zasadzie się sprowadzają do jeżdżenia na teren koło Bielawy, gdzie była też siedziba pod Toporowym samego Święczewskiego. Natomiast ta linia cała, stąd aż właśnie, właściwie od przewozu, aż w pobliże Pieńska i dalej jeszcze, to wszystko było w 1945 roku zajmowane przez żołnierzy polskich i stąd po zgromadzeniu się, po zluzowaniu sowieckich wojsk, nasza druga armia szła dalej w kierunku na Drezno. No i do końca II wojny światowej żołnierze walczyli już na terenach niemieckich. Tutejsze lasy do dziś poprzecinane są pozostałościami po transzejach i okopach. Mimo upływu lat nadal można je dostrzec, choć czas i przyroda powoli zacierają ślady po wojnie. Po tych kilku dekadach w zasadzie zbliżamy się do 80 lat od zakończenia II wojny światowej. Niewiele już można znaleźć takich czytelnych zarysów dawnych transzej i okopów. To są te właśnie wgłębienia, które czas wypełnił różnego rodzaju śmieciem, liśćmi. Tutaj na pewno oczekiwali żołnierze na sygnał do przejścia w kierunku rzeki. Trudno powiedzieć, ile osób tutaj mogło być zranionych, ile osób tu mogło zginąć. To już historia, której się nie da odtworzyć. Dobrze, że ten pomnik jest, który przypomina o tym wszystkim, ale takich miejsc pamięci, gdzie żołnierze II Armii Wojska Polskiego walczyli, krwawili, ginęli, jest tutaj na tej ziemi znacznie więcej. Co roku w rocznicę forsowania Nysy Łużyckiej przedstawiciele gminy Przewóz składają pod pomnikiem kwiaty. Pomnik nie byłby zadbany, nie byłoby tych kwiatów, gdyby nie to, że tutaj ludzie w Sanicach interesują się przeszłością, starają się o niej pamiętać. Mamy przed sobą przedstawiciela samorządu tutejszego, a nawet przewodniczącego Rady Gminy. To pan składał te kwiaty, prawda, tutaj
w kwietniu. Tak, miałem zaszczyt w tym roku z naszą panią wójt, panią Eweliną Rzepką, w rocznicę forsowania Anysy Łużyckiej w dniu 16 kwietnia złożyć te kwiaty, upamiętniając to ważne wydarzenie, jedno z najważniejszych w naszym regionie. A proszę powiedzieć, bo tutaj w ogóle tych śladów 45 roku kwietnia jest dużo, jeżeli chodzi o zainteresowanie ludzi, bo wy jesteście, nie obrażając, taką troszeczkę enklawą na uboczu już, prawda? Tutaj czasami mało kto zagląda, ale ważne jest to, że pielęgnujecie te wszystkie tradycje, które dotyczą chociażby właśnie kampanii tej 45 roku. Tak, mieszkańcy są bardzo przywiązani do tego naszego tutaj, do tej naszej, w ogóle są zżyci jako ta społeczność lokalna i większość z tutejszych mieszkańców pamięta, zna te miejsca, pamięta tą historię, oddając hołd tej historii i tak naprawdę większość z tych mieszkańców angażuje się w pielęgnację, w pielęgnowanie tych miejsc, pielęgnowanie historii. Tutaj to miejsce jest rok w rok pielęgnowane, jest doprowadzane do porządku właśnie w szczególności w rocznicę forsowania. Tak samo pomnik w Sanicach jest również, jest tam też takie miejsce upamiętniające te wydarzenia. Też są składane kwiaty, są robione porządki systematycznie. Także mieszkańcy bardzo angażują się w upamiętnienie tego wydarzenia. Pomniki, pamiątkowe tablice czy głazy. Prawie każda wioska ma tu swoje miejsce upamiętniające forsowanie Nysy Łużyckiej. Był to pierwszy etap operacji łużyckiej, jednej z najkrwawszych i najbardziej zaciętych bitew II wojny światowej. Jest wielu, dla których te wydarzenia są ciągle żywe. Jest bardzo wielu pasjonatów, którzy interesują się tą historią. Sam mam wielkiego, bardzo serdecznego przyjaciela, kolegę, który interesuje się tutaj, który chodzi, który odwiedza, stara się odnajdować te miejsca, czyli okopy, miejsca, gdzie były działa usadowione, miejsca na czołgi. To tyle, co tutaj pozostało. No właśnie jest tych kilka miejsc. Tutaj, w Sanicach, na Toporowie są dwa pomniki, są ruiny po byłych fortyfikacjach, fundamenty. Później to te budynki, które kiedyś służyły jako właśnie te budynki militarne, później jako strażnice Straży Granicznej. No na tą chwilę, to z tego co ja się orientuję, to tylko tyle. Przyjeżdżają tu także poszukiwacze militariów z czasów II wojny światowej. Nasza ziemia skrywa mnóstwo rzeczy, które jeszcze nie zostały odkrytych. Są tutaj osoby, przyjeżdżają nie tylko tutaj z naszego województwa lubuskiego, gminy, z województwa dolnośląskiego, osoby, które zajmują się, chodzą w okopach, jakieś drobne symbole, które odznaki, łuski czy jakieś pozostałości po linii frontu, tego jest mnóstwo. Tylko po prostu jeszcze jest tych osób nie aż tak dużo, żeby można było stworzyć coś takiego, żeby można się tym było zająć szerzej. To drzewo, ten dąb na pewno pamięta nie tylko walki 45 roku, ale zapewne też i wcześniejsze różne zawieruchy wojenne, a takich tu nie brakowało, tym bardziej, że w tym rejonie jeszcze wcześniej, kiedy tego na pewno dębu nie było, grasowały bandy rycerzy rabusiów. To była cała historia z tym związana. Natomiast warto zwrócić uwagę, że w takich drzewach, co się nam często zdarzało, jak byliśmy na obozach harcerskich, wtedy, kiedy leżały już spróchniałe stare pnie, znajdowały się często kule, które utkwiły w czasie tych różnych walk. Podejrzewam, że i w tym ogromnym drzewie też są gdzieś kule, które przypominają o tym, że tutaj toczyły się bardzo krwawe walki. Oczywiście tego nikt dzisiaj nie sprawdzi, natomiast niewątpliwie i w tym drzewie takie pamiątki wojenne są. Sanice to prastara osada łużycka, wymieniona jako sadyba leśna w 1395 roku. Od dawna istniały przy niej kuźnice żelaza. Niegdyś we wsi był ewangelicki kościół szachulcowy z 1740 roku, ale został zniszczony podczas działań wojennych w 1945 roku. Podobny los spotkał most drogowy nad Nysą Łużycką. Nysa Łużycka, która przepływa tutaj przez Sanice, dzisiaj jest granicą zachodnią Polski. Natomiast w 1945 roku była to normalna rzeka, jeszcze na terenie Niemiec, III Rzeszy. Ten most, który tutaj był przerzucony pomiędzy brzegiem wschodnim i zachodnim, został zniszczony właśnie w czasie działań wojennych
I dzisiaj o istnieniu tej przeprawy świadczy tylko ten przyczółek. Jeżeli ktoś bywał w Toporowie, to zapewne widział, że tam również jest taki przyczółek mostowy, gdzie był most przerzucony na drugą stronę do Rotenburga. No tutaj sanice też prawdopodobnie będą chciały mieć jakąś przeprawę na stronę niemiecką, dlatego żeby łatwiej można było przechodzić. W tej chwili ten most tak wygląda. Jest jeszcze, był most tak samo tutaj kolejowy, równie piękny. No ten fragment przyczółka jest bardzo dobrze widoczny, natomiast słychać, kiedy się schodzi do tego miejsca, szum rzeki, ponieważ w pobliżu jest próg spowalniający jej bieg, a tutaj Nysa Łużycka okazuje się być dość szeroką przeprawą i teraz można sobie wyobrazić, ile kosztowało trudu i krwi żołnierskiej pokonywanie tego cieku wodnego w czasie walk. Oczywiście była to bardzo trudna sprawa, tym bardziej, że Niemcy mieli swój brzeg. Dla nich to wtedy był brzeg zachodni, obsadzony bardzo potężnie i mieli przygotowane stanowiska ogniowe wszędzie. Polsko-niemiecką granicę porasta tu gęstwina drzew i krzewów. Ta gęstwina zieleni nie pozwala zauważyć, że stoimy bardzo wysoko na zakończeniu wału, na którym kiedyś była droga dojazdowa do mostu. Tutaj za chwileczkę jest przyczółek i zaczyna się rzeka. I tutaj stoi słup graniczny. Oczywiście ktoś, kto dotrze do tego miejsca, na pewno będzie mógł pomyśleć, że jest to dzisiaj granica spokojna, nie taka jak ta nasza wschodnia granica. Natomiast oczywiście śladu po tej przeprawie i drogi, śladu tej drogi, która kiedyś prowadziła do tego mostu, w zasadzie tutaj próżno by szukać, nieco dalej widać taką brukowaną aleję, to wtedy była część tej drogi, a ta tutaj przy samym moście no całkowicie zarosła zielenią i tylko ktoś, kto dotrze aż na sam koniec tego nasypu, zobaczy ten słup graniczny naszej ojczyzny. Sanice to wioska, która przed wojną słynęła z produkcji preszpanu, wielowarstwowej, mocno prasowanej tektury. Produkcja rozpoczęła się tu w 1866, a zakończyła w 1945 roku. Dodatkowo wykonywano tu tekturę żakardową i introligatorską. Jesteśmy z kamerą w Sanicach, na terenie, który kiedyś należał do wielkiej fabryki tektury, takiej nowoczesnej zresztą tektury preszpanu. I mamy szczęście spotkać panią Sołtys, która mieszka w jednym z budynków, które przynależały kiedyś do tej fabryki. Proszę powiedzieć tak ogólnie, jak wyglądała lokalizacja? Bo mamy tam drugi budynek, to jest ten budyneczek, tam są jakieś resztki. Gdzie była sama fabryka, a te budynki co miały za zadanie? Sama fabryka to była umieszczona tutaj, wzdłuż, tu za tym ogrodem, za tymi drzewami. I ona się ciągła aż tam do, i tam do tej hali, gdzie widać słupy betonowe. Tam jeszcze pozostawały słupy betonowe od hali i ta hala była cała. Ten budynek, na przykład ten to jeszcze został, to jest też po niemiecku. W tym budynku mieszkał dyrektor tej fabryki. Tu jest willa Kade, w której mieszkali właściciele bodajże tego budynku. Tu na środku stał taki bardzo duży komin wielki tej fabryki. Tam jeszcze pozostawały, są takie duże włazy w tej dolinie, gdzie tutaj pobierali wodę do tej fabryki. No ale tu reszta to już wszystko zginęło, już reszty tego nie ma, nie? A czy ci, którzy tutaj pracowali, czy może właściciele, czy ktoś tutaj przyjeżdżał po wojnie, czy były takie wizyty? Była wizyta córki dyrektora, właśnie tej właścicielki. Ona tu się urodziła. Oni wyjechali do Szwecji i ona tutaj była, odwiedziła, przyjechała ze łzami w oczach. Miała klucz od domu jeszcze. Ten oczywiście starego domu, tego wcześniej. Tego, bo ona tu się urodziła. Ona opowiadała, jak z tatą sadziła te świerki srebrne, to ona tutaj sadziła, nie? Także przyjechała odwiedzić, ale jej tata był właśnie dyrektorem. Czyli jednak ktoś się interesował z tych dzieci, z tych potomków tym miejscem, prawda? No a tak. Czy tutaj zdarzało? Ale teraz w tej chwili już nie. Już nie ma nikogo z takich chętnych. Nie ma już nikogo takiego, który by przyjechał, który by coś, cokolwiek tutaj miał jakieś takie korzenie, nie?
Już przed I wojną światową w fabryce działały 4 nowoczesne, bardzo wydajne maszyny okrągłositowe. W szczytowym okresie zakład zatrudniał 200 pracowników i był czołowym producentem preszpanu w Niemczech dla firm z branży elektrotechnicznej. Nie jest to pierwsze miejsce, które pokazujemy, które kiedyś do 1945 roku tętniło życiem fabrycznym. Tutaj bardzo kilkaset osób pracowało w tej fabryce. Nieco dalej wycierając i przezieleni takie pozostałości betonowych słupów, tam była jedna z większych hal. No tutaj są takie drobne różne pozostałości, jakieś wybetonowane podejścia. Prawdopodobnie to też kiedyś było zadaczone. No leżą szyny, które tutaj kiedyś służyły do takiej zmontowanej specjalnej bocznicy kolejowej. Zresztą tutaj tych takich dojazdów, ponieważ po drugiej stronie zaraz był przystanek, czy taka stacyjka maleńka Sanice i tam można było wszystkie te produkty, które z głębi fabryki wywożono, przeładowywać. No, można sobie wyobrazić po tej rozległości terenu, jak duża była ta fabryka tutaj. Niestety oprócz zdjęć wnętrza, oprócz zdjęć pokazujących tą fabrykę, jak ona kiedyś wyglądała, wiele się innych rzeczy nie zachowało. W czasie działań wojennych wiosną 1945 roku fabryka uległa częściowemu zniszczeniu. Po wojnie nie podjęto jej odbudowy. Zdemontowano park maszynowy i przewieziono go do Krapkowic, gdzie zainstalowano go w tamtejszych halach fabrycznych opróżnionych z urządzeń przez Armię Radziecką. Produkcję preszpanu uruchomiono w Krapkowicach w 1949 roku i kontynuowano do lat 90. XX wieku. Wierzyć się nie chce, że stoimy z kamerą w centrum jednej z najnowocześniejszych hal produkcyjnych firmy KD, spółka Preszpan Fabryk. Te słupy kiedyś dźwigały wysoko zawieszony dach. Tutaj były oczywiście różnego rodzaju suwnice. Na dole była betonowa podłoga. W tej chwili jest całkowicie zakryta tym, co tutaj zdążyło się na niej nagromadzić. I oczywiście warto wiedzieć, że ten preszpan, który tu produkowano, to służył różnym zakładom, firmom znanym niemieckim radiotechnicznym, które korzystały z produktów tutaj tej właśnie spółki. Do dziś zachowała się też w Sanicach Villa Kade, czyli jedna z siedzib właścicieli fabryki. Kolejny obiekt, który ocalał po fabryce preszpanu tutaj, rodzina Kade, jak się okazuje, to była rodzina żydowska, która właściwie cała została unicestwiona w czasie III Rzeszy, jako że odbierano im te wszystkie majątki, a samych ludzi likwidowano. To była ich jedna z wielu willi, to była bardzo majętna rodzina, jak wiele rodzin żydowskich w Niemczech, co też było jakimś tam przyczynkiem do tego, że ludzie uważali, że to wszystko jest kosztem samych Niemców robione. No więc ludzie ci zakończyli swój żywot, a willa, jak widać, jest powolutku, po kawałku remontowana. W pobliskich Sobolicach stoi kolejny pomnik upamiętniający forsowanie Nysy Łużyckiej 16 kwietnia 1945 roku. Jesteśmy w Sobolicach przy pomniku, który no, w sposób szczególny może poruszać osoby, które tutaj przybywają. Chociaż żałuję bardzo, że nie ma już tego, co kiedyś było w pobliżu tego monumentu. Otóż tutaj była taka forma przypomnienia, jak wyglądały różne transzeje, jak one były obudowywane drewnem, były też ziemianki, były stanowiska CKM-ów, były stanowiska dział artyleryjskich. Tego niestety dzisiaj nie ma. Zostało to, tak jak powiedzieli mieszkańcy, zlikwidowane kilka lat temu. Wielka szkoda, ponieważ to przemawiało do wyobraźni ludzi. Tym bardziej, że ten taki mini skansen, taki militarny, znajdował się w samym centrum miejscowości. Ale ten pomnik też jest obiektem niezwykłym, ponieważ w czasie jego budowy tutaj widać, że zadbali o to żołnierze, tutaj jest wyraźnie napisane, z pułku piechoty Burza, którzy pozbierali we wrześniu różnego rodzaju pozostałości wojenne. I tutaj taką naprawdę dużą ciekawostką jest wystająca końcówka lufy i przyrządy celownicze niemieckiego Sturmgewera, który był takim pierwszym w czasie II wojny światowej przez Niemców używanych karabinkiem
który korzystał z amunicji pośredniej, czyli nie była to już amunicja pistoletowa, taka jak była we wcześniejszych rodzajach broni. Natomiast poniżej tej lufy wygląda część łuski, która też gdzieś tutaj była znaleziona. W sposób taki ciekawy ci, którzy ten pomnik wznosili, pomyśleli o tym, żeby takie właśnie znaleziska tutaj poumieszczać. No chwała tym, którzy tutaj potrafią przypomnieć sobie o naszych żołnierzach, którzy tutaj walczyli. Będziemy jeszcze dzisiaj mieli okazję pokazać kilka takich ciekawych obiektów z samych Sobolic. Jest Aleja Dębowa, piękna, która była taką kiedyś perełką tej miejscowości. No i co ciekawego można jeszcze powiedzieć? Otóż ludzie tutaj interesują się tą historią przeszłości i pamiętają o tym, że należy w takich ważnych rocznicach, tak jak chociażby w kwietniu tego roku, przychodzić pod te pomniki, stawiać zapalone znicze i w inny sposób honorować naszych żołnierzy, którzy tutaj walczyli, którzy tutaj ginęli. Żołnierze II Armii Wojska Polskiego powstrzymali niemiecką ofensywę, okupując to życiem i zdrowiem. Zginęło blisko 5 tysięcy żołnierzy, 10,5 tysiąca zostało rannych, a 3 tysiące uznano za zaginionych. Niestety po skanseniku, który tutaj był militarnym, pozostała tylko taka skromna tablica. Oczywiście jest tutaj II Armia Wojska Polskiego, spojrzenie oczyma szlaku bojowego 29 Pułku Piechoty. I jest fotografia, na której oczywiście w centralnym miejscu jest Świerczewski. Tutaj widać też Spychalskiego, z tego jak można twarz rozpoznać. Chyba jest nawet Berling, nie wiadomo skąd się tutaj wziął, ale tak było. Podejrzewam, że to jest jakieś zdjęcie późniejsze. Dość powiedzieć, że między innymi poprzez błędy Świerczewskiego bardzo wielu ludzi nad Nysą zginęło. Przede wszystkim chodzi o to wysyłanie całych kompanii na rozpoznanie bojem. Może warto przypomnieć jeszcze raz, że rozpoznanie bojem często polegało na tym, że wysyłało się jakiś pododdział po to, żeby wróg ujawnił swoje stanowiska ogniowe. Ci ludzie płacili krwią za to, że później jakieś kolejne fale ataku no mniej więcej miały już rozpoznanie miejsca, gdzie na przykład były gniazda karabinów maszynowych czy jakichś innych środków bojowych. To zawsze kosztowało wiele żołnierskiej krwi. Są takie pozostałości po tym skansenie jak drewniane rzeźby. Między innymi na jednym z takich słupów siedzi polski, można domniemywać, orzeł. No piękne to jest, że takie pozostałości jeszcze tutaj zostały ocalone. Jeszcze raz powtórzę z żalem, że nie ma tych właśnie tutaj takich ciekawostek, które bardzo wiele mówiły o czasach wojny na tym terenie. Położone na skraju województwa lubuskiego Sobolice sąsiadują przez Nysę Łużycką z niemieckim Lodenau. Sobolice są oczywiście miejscowością same w sobie niewielką, ale one kiedyś łączyły się z taką miejscowością Lodenau. Natomiast widać tutaj, gdzie stoimy w tej chwili z kamerą, po drugiej stronie, to już oczywiście teren w tej chwili już Niemiec, kolejna duża papiernia, z tym, że ta ocalała. Ona korzystała w dużej części, jeśli chodzi o pobór jakichś takich właśnie energii z wody, która tutaj była spiętrzona i poruszała turbiny. To była oczywiście sposób taki nowoczesny, już prowadzona produkcja. I co jest jeszcze istotne, że tutaj jest teren bardzo piękny. Jesteśmy co prawda przy samej granicy, ale otoczenie to stanowią głównie lasy. W związku z czym ktoś, kto tutaj by chciał przyjechać, wypoczywać, znalazłby piękne zbiorniki wodne, ale też, ile razy już tutaj, nie wiem, powtórzyłem to, sporo różnego rodzaju zabytków. Warto ten teren odwiedzać. To nie jest daleko od Bolesławca, to jest około 60 do 70 kilometrów, a znajduje się tereny naprawdę w wielu miejscach właściwie nieskażone jeszcze ręką człowieka, chociaż wydaje się dziwne, w takim rejonie, gdzie jest tak dużo tych różnych zakładów przemysłowych dawnych, bo część z nich jest po prostu zniszczona. Na szczególną uwagę w Sobolicach zasługuje zabytkowa aleja, początkowo kasztanowcowa, a dalej przechodząca w dużo starszą, około 250-letnią jednostronną aleję dębową. Można uznać, że dzisiaj aleja dębowa w Sobolicach, która jest często polecana jako taki ciekawy zabytek przyrody, że ona w zasadzie donikąd nie prowadzi, a jednak jest bardzo urokliwa i wtedy, kiedy się człowiek decyduje przejść nią dalej, to dostaje się na takie właśnie zbiorniki wodne. One dzisiaj troszeczkę opustoszały, ale zwykle jest tutaj dużo ptactwa wodnego. Zresztą
Sobolice i miejscowość zaraz, która dalej była, Lodenau, one były kiedyś właściwie jedną miejscowością, no znamienną, bardzo znaną. Natomiast w czasie działań wojennych dziwnym trafem, chociażby właśnie tutaj ta papiernia po drugiej stronie rzeki ocalała. No a patrząc na szerokość jej tutaj, Nysy Łużyckiej w tym miejscu, jest naprawdę imponująca. Zabytkowa aleja to fragment założenia pałacowo-parkowego w Sobolicach, zlokalizowanego pomiędzy główną drogą prowadzącą w kierunku Nysy Łużyckiej, a zakolem rzeki. Zajmuje on teren o powierzchni 20 hektarów, obejmujący obszary zadrzewione, łąki i stawy. Stoimy kamerą nad brzegiem Nysy. Tutaj są takie głazy wszędzie rozrzucone. Dokładnie kiedyś nad moją głową przebiegał kolejny most ze strony wschodniej na stronę zachodnią. Tam też widać resztki tego przyczółku mostowego. Tutaj w krakach są ukryte również pozostałości. No i mnóstwo tego żelbetu, który jest rozsypany, kiedy ten most był wysadzony. I taka refleksja się rodzi, że po stronie niemieckiej ocalały budynki, a przynajmniej nikt nie dopuścił do tego, żeby je całkowicie zniszczyć. Widać tą papiernię funkcjonującą. Nysa tutaj jest bardzo szeroko rozlana po tej zaporze. No a tutaj widać, przyjeżdżają obywatele Niemiec. Za chwileczkę ktoś będzie sobie rozkładał tutaj swój kajak i będzie płynął z biegiem Nysy Łużyckiej. Piękne miejsca, piękne przyrodnicze i tylko można żałować, że to, co było po stronie wschodniej, też te wszystkie fabryki, które mogły pracować, a przynajmniej mogły służyć ich obiekty jakimś innym celom później, to zostało zniszczone, przede wszystkim rozszabrowane. Oczywiście ten szaber zaczynała armia sowiecka, która wywoziła wszystko jako swoje trofeum z tych zakładów pracy, które miały nowoczesne urządzenia, a dzisiaj tam często już pozostała tylko trawa i jakieś resztki cegieł, które się gdzieś można tam, których się można doszukać w trawie. Położone z dala od większych dróg Sobolice posiadają zabytkową świątynię. Kościół wzniesiony został w 1865 roku jako ewangelicki. Wybudowano go w stylu neoromańskim na planie prostokąta z półkolistą apsydą od wschodu i wieżą od zachodu. Nakryty jest dwuspadowym dachem. Na uwagę zasługuje wieża z oktagonalną iglicą. Kościółek jest o tyle piękny, że chociażby elewacja, która jest jeszcze sprzed wojny, piękna fuga, taka tak jak gdyby półwałek, trzyma się znakomicie. Był robiony remont niedawno kościoła, to znaczy tutaj był malowany kościół wewnątrz. Teraz myślę, że pod jesień będziemy jeszcze robić, będę chciał jeszcze zrobić te sterczyny, które są na rogach kościoła, plus te rozety. No i był jeszcze zrobiony właśnie tutaj to prezbiterium, które w te gwiazdki oryginalne wskazywały, że te gwiazdki były złote, z prawdziwego złota. No i teraz są tak samo, zostały zrobione, ufundowała je moja mama, także są takie, jakie były kiedyś. Jeżeli chodzi o te wszystkie remonty, no przecież to są ogromne pieniądze. Czy ta parafia, bo rozumiem, że cała parafia się do tego dokłada. To znaczy w tej chwili był ten Polski Ład, co było tam ogłaszane. Zgłosiłem również Sobolice, zgłosiłem przewóz i też dostałem jakieś pieniądze na ten kościół. No ale większość, no to no niestety, no trochę parafię, trochę dużo mi pomaga finansowo moja mama, która jest ze mną w przewozie, która kiedyś była nauczycielką, no ale tam ta pensja taka była, jaka była, czy ta emerytura, no ale po prostu wszystko pakujemy tutaj, żeby, no, bo to jednak, to jest zabytek. Zabytkowy był też dzwon, który został skradziony jesienią 2016 roku. Złodzieje zdjęli go z metalowej dzwonnicy znajdującej się obok świątyni. Dzwon wykonany ze spiżu miał około 150 lat i ważył 100 kg. Była tutaj nauczycielka, która mieszka blisko, mówiła, że w któryś dzień usłyszałam, że coś takiego było jak bom, ale mówi, no pomyślałam, dzwon by bił, ale tylko raz. Gdzie, co się stało, nie wiem. Różne chodziły, różne były wieści w internecie. Chyba było coś koło wpisów, koło 200,
Ale właśnie co mnie dziwiło, jedni mówili, że no niestety poszedł na, kupili za to wódkę, kupili za to narkotyki, poszedł, ale co mnie też dziwiło, wielu mówiło, nie zdążyli przedtem, poszło teraz. Proszę księdza, ale ja myślę sobie, że to na przetopienie, bo jeżeli chodzi o spisz, to nie jest metal taki, który się tam łatwo sprzedaje, po pierwsze. Poza tym w miarę przyzwoici właściciele skupów złomu, to wiedzą, że to jest dzwon. Przecież tego nikt nie powiem. No tak, ale jeżeli to zostało rozbite? No nie wiem, ja bardziej przypuszczam, że to do Niemiec wysłane zostało. To samo, nie chciałem tego mówić, ale właśnie większość wpisów w internecie było, nie poszło wtedy, tak, to poszło teraz. Rozumiem. Nie wiem, nikogo nie złapałem, no trudno, no poszedł. No było mniej więcej tej wielkości. Ten no tam widziałem, że około 100, tam iluś tam kilogramów. No to gdzieś tak był. Na pewno był zabytkowy, bo tu 150 lat tam podano pana jest. No to gdzieś tak, no szkoda. Szkoda, wtedy ja przyjechałem do kościoła i mówią, dzwonu nie ma. Ja mówię, jak nie ma? No patrzę, rzeczywiście nie ma. Tak, ja czytam, że tam pomiędzy 2 a 9 nikogo tutaj nie było, października. Od poniedziałku do niedzieli nie ma nikogo. Pusto było i dopiero później stwierdzono. No i ludzie mówili, że kupimy nowy. Ja mówię, słuchajcie, jeżeli kupimy nowy, to będzie piękny taki jak złoty. A nóż widelec... Następnie ukradną. W pobliżu kościoła znajduje się cmentarz. Stary, opuszczony cmentarz bez nagrobków. I tylko jeden mały, samotny krzyż wskazuje na to, że była to nekropolia. Stary cmentarz w Sobolicach, podobnie jak kościółek, położony jest na takim wysokim wzniesieniu. Zachowały się resztki ogrodzenia. I tutaj takie, no takie powiedziałbym, wzbudzające refleksje. Takie oczywiście w osobach, które czują klimat przeszłości. Grób jakiegoś dziecka malutkiego, które tutaj gdzieś było pochowane i na pewno jego szczątki się znajdują. A nieco dalej są inne jeszcze pozostałości po cmentarzu. I gdzieś tutaj też jest pomnik, trudno powiedzieć z jakiego okresu, ale są to wszystko pamiątki przeszłości. A przecież Sobolice nie były takie wielkie, nawet razem z miejscowością Lodenau. Tutaj w otoczeniu świątyni można znaleźć dużo takich ciekawostek. Cmentarz stary, na którym tylko prochy zostały, nagrobki zostały zniszczone, ale też leży pomnik. Według dat, które tutaj można z trudem odczytać, jest to pomnik poświęcony jeszcze żołnierzom z I wojny światowej. On na pewno stał tutaj na takim podwyższeniu, bo on leży, to jest dół jego, tam jest góra i tutaj są pozostałości takiego umocowania tego całego głazu. Natomiast droga, która prowadziła do tego monumentu, była tutaj specjalnie wytyczona. Oczywiście to wszystko po latach jest zakrzaczone, zupełnie inaczej wygląda. Natomiast można też tak przypuszczać, że ten pomnik ktoś chciał po prostu tutaj zakopać, bo tutaj widać, jest taki dół głęboki zrobiony. Natomiast chyba zrezygnowano z takiego ukrycia tego monumentu. Szkoda, bo to jest wszystko takim oznaczeniem przeszłości, która dotyczy tej ziemi. A w Sobolicach wiele rzeczy na przestrzeni lat się działy. Warto przypomnieć, że same Sobolice to jest miejscowość związana z Łużyczanami, ze słowiańskim rodem, który tutaj od dawien dawna zamieszkiwał. Z bramy, która prowadziła niegdyś na cmentarz, pozostały tylko 2 kamienne słupy. Cmentarz w Sobolicach, ten stary cmentarz, w zasadzie zachował tylko te 2 takie słupy przy bramie wejściowej. Dalej można znaleźć takie nagrobki nieliczne, także krzyż malutki na jakimś grobie dziecka, ale rzeczywiście w pobliżu jest nowa nekropolia, więc widać, że kiedyś ci mieszkańcy tutaj tych okolic starali się zarówno swoją świątynię niewielką, ale też i swój cmentarz umieścić w takim miejscu, gdzie można było dojść, gdzie było wysoko i podejrzewam wtedy, kiedy były tutaj jakieś alejki, stąd też musiał się roztaczać piękny widok na okolice. Poniżej cmentarza i kościoła stoi pałac. To 3-kondygnacyjny budynek z poddaszem i podpiwniczeniem. Pałac tutaj w Sobolicach jest obiektem stosunkowo młodym, ponieważ powstał w roku 1905. Oczywiście jest pod nadzorem konserwatorskim, ale nie jest wpisany do rejestru zabytków. Natomiast warto wiedzieć, że tutaj po wojnie od 1945 roku była strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza. A później, kiedy zmieniły się nazewnictwa,
tych właśnie służb ochrony granicy. To była strażnica Straży Granicznej. No dzisiaj to jest teren prywatny, tutaj trudno wejść. Nie będziemy się starali pokonać żadnych tutaj płotów, bo nie wypada wdzierać się przemocą na teren prywatny. A tak jak powiedziałem, obiekt no nie jest na tyle historyczny, żeby tutaj znaleźć można było jakąś ciekawą historię sprzed lat. Pałac w Sobolicach zbudowany został dla barona Alberta von Kittlitz. W tym czasie powstało też nowe założenie parkowe. Po 1945 roku rezydencja przekazana została Wojskom Ochrony Pogranicza. Placówką WOP-u była do 1992 roku, następnie do 2006 roku była w posiadaniu Straży Granicznej. Sponsorem programu była hurtownia i sklep elektrotechniczny Amper B z Bolesławca.